Posłuchajcie, w Sejmie ruszyła nowa edycja Mam Talent, tym razem bez Szymona Hołowni, ale za to z posłankami Lewicy. Jedną z głównych gwiazd okazała się pani minister do spraw równości Katarzyna Kotula. Oprócz tańca pani minister podejmuje inne, równie ważne prace. Objęła swoim matronatem ranking szkół przyjaznych społeczności LGBT+. Walczy też o prawa kobiet, sugerując podwyższenie im wieku emerytalnego. Wszystko w imię równości i niedyskryminacji. Wszystkie kobiety mają pracować dłużej, ale pani minister raczej się nie przepracowuje, jeśli poważnie spojrzeć na te jej aktywności.